Poczekaj, ty jesteś w trakcie pisania książki tak. I zdradzisz jakieś tajniki z Love Island? Tak, ja osobiście wydam książkę, będę. Jesteście pierwszym właśnie portalem, który ma tą informację. Super. Nie wiem, jak możecie to wykorzystać, jak nie, ale tak, powstaje książka i będzie właśnie... Super. Będą grube tematy właśnie z Love Island. Muszę się tylko dowiedzieć, co mogę, a czego nie mogę napisać. Ale między innymi o Sylwii i Mikołaju? Będzie tak mega szczerze. Mega szczerze i wszyscy jakby zostaną... Wszyscy będą wzięci pod świetlik, podświecznik. Wow. I także ja, no nie? Więc ja sam siebie też postaram się zdisować w jakiś sposób i przedstawić takim, no normalnie biało na czarny po prostu. Wszystko będę przedstawiać. Więc książka będzie taka, że umysły po prostu wybuchną. Ale chcę, po prostu czuję, że jeżeli tego nie zrobię, to będę nieszczęśliwy w środku. Muszę po prostu coś z siebie wydusić, wiesz? A nie obawiasz się tego, że później jakieś, wiesz, pozwy do ciebie do Wrocławia przyjdą? No właśnie tego się boję, muszę to jakoś tak sprytnie zrobić. No i no jakoś to po prostu no, będę myślał, nie, jak to zrobić. Może nie będę używać nazwisk, może po prostu będę jakoś tak... Ale pewnie ci, którzy śledzą, wiesz, Love Island i tak dalej, to się zorientują. Na jak pewno, tak zagadkowo opiszę. Jestem aż ciekawa tej książki. Kiedy planujesz ją jakby wydać? Wiesz co, no nie wiem, to jest bardzo trudne do powiedzenia. Trudno mi powiedzieć datę, trudno mi powiedzieć miesiąc. Mam nadzieję, ale 2021? Prostu... Tak, mam nadzieję, że to w ogóle jeszcze w tym roku wyjdzie, wiesz, żeby to był taki świeży temat. Po prostu muszę do tego przysiąść. Na pewno dużo mi Paula pomoże, bo Paula też jest taka obeznana, też jest trochę w tym świecie. Od strony takiej pomoże mi właśnie, jak to jest w marketingu, wiesz, bo ona teraz się dużo tam zabrała właśnie za pomadki, za odżywki i tak dalej. Właśnie pokażemy, jak się robi biznes na nieświadomości. Chcemy dać takie jakby, takie świadectwo tego, że hello ludzie, obudźcie się, to jest internet, to nie jest rzeczywistość jakby, no nie, że trzeba brać na to poprawkę. To, co jest w telewizji, to, co jest w internecie, musimy brać na to poprawkę. Właśnie tutaj też widziałam pytanie, czy Mikołaj może się bać tej prawdy? No tak, no jak najbardziej. Może właśnie. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.